Witajcie, Rafał z tej strony. W ostatnim tygodniu, a mianowicie 2 listopada, wszedł Mavic 3 Classic, a wraz z nim była też aktualizacja do klasycznej wersji Mavica 3, która ma też kamerę zoom, prawda, kamerę tele. I dzisiaj w tej audycji zobaczymy sobie na przykładach, jak to wygląda, bo ja pokazywałem w sobotę na latającej kawce, jakie zmiany weszły, jak aktualizacja wpłynęła na funkcjonalność tego drona, ale dzisiaj spróbujemy zrobić to podczas lotu. Jest ładna pogoda, fajne warunki, 10 stopni, czyli ciepło jak na listopad i rewelacyjne światło. Ruszamy w takim razie i pokażę Wam, które są z tych cech moimi ulubionymi, co mi się bardzo podoba, a co można jeszcze pominąć albo nie jest do końca dopracowane i nie dotyczy nas bezpośrednio. Zaczynamy zatem. Let's go! W pierwszej kolejności to, co mi się bardzo spodobało, to jest możliwość przestawienia prędkości minimalnej. Potrzebuję w tej chwili w trybie Cine zrobić taką bardzo delikatną sekwencję i spróbujmy w takim razie znaleźć, gdzie mielibyśmy, czy to jest w Control, zapewne w Control, Gain and Settings i tutaj mamy tryb Cine i maksymalna prędkość 1 metr na sekundę. Spróbujmy to tak ustawić i teraz to, co zrobimy sobie, to sprawdzimy, ja już nagrywam, czy to faktycznie nam tak pójdzie. 0,9, bardzo dobrze. I teraz dodatkowo to, co chciałbym zrobić jeszcze, cofnijmy się delikatnie. Ok, tak jak teraz, to ustawimy sobie Control i tutaj przycisk funkcyjny Cruise Control będzie przy jednym naciśnięciu, czyli połączymy dwie cechy. Bardzo wolny lot i drugą cechę, jaką połączymy w tej chwili, to Cruise Control. Przechodzimy w takim razie. Bardzo wolny lot, w lewo, tylko, naciskam raz i mam. Cruise Control Enabled. Czyli mamy włączony w tej chwili cruise control i przemieszcza mi się dron z prędkością 0,9 metra na sekundę. To jest fantastyczne, bo nie trzeba cały czas trzymać, żeby zrobić taki poetycki... Czasami mamy za zadanie na przykład nakręcić film relaksacyjny przez pół godziny czy przez cały akumulator i to jest właśnie jedna z takich ciekawszych metod na to. Można też zastosować to przy hyperlapsach, nie trzeba trzymać cały czas drona, a jednocześnie mamy możliwość pełnego sterowania. Słuchajcie, ja stosując ten Cruise Control dzisiaj zaprogramowałem klawisz funkcyjny ten. I teraz, żeby dron nam wszedł w ten tryb Cruise Control, czyli kontrola rejsu, dany drążek, dany ruch wykonujemy, na przykład lot do przodu, tak? Czyli drążek tylko do góry i w tym momencie przyciskamy. Ja mam na jednokrotne przyciśnięcie. W aparaturze DJI RC mamy klawisze funkcyjne z tyłu. Jest C1 i C2. Tutaj mamy tylko jeden klawisz funkcyjny. Ale w każdym razie wiecie, o co chodzi. I wygląda to tak, że najpierw musimy wprawić drona w ruch, a później aktywujemy cruise control. Na tym to polega. Przechodzimy do drugiej cechy. Po aktualizacji drugą cechą, która weszła, jest tak zwany Night Mode, czyli tryb wykonywania ujęć nocnych. Przechodzimy z głównego menu, tam gdzie wybieramy tryb i tutaj mamy wideo Night. I to, co jest charakterystyczne, że przede wszystkim Obstacle Avoidance, czyli unikanie przeszkód, jest nieaktywne w tym trybie. Trzeba w takim razie bardzo uważać i zwykle latamy po prostu wyżej, ponad przeszkodami. Druga rzecz to są ustawienia i tutaj widzimy, że ustawienia, jeżeli chodzi o ISO, nam się klarują aż do 12800, czyli ISO jest bardzo wysoko użyteczne, od 800 do 12800. Natomiast jeżeli chodzi o wybór klatkarzu i wybór rozdzielczości, mamy tylko do dyspozycji 4K w 30 klatkach na sekundę. Więc niestety to jest troszeczkę słabsze w tej chwili, ale nic więcej nie zrobimy na tym etapie. Mam nadzieję, że będzie wprowadzony też tryb 4K w 25 klatkach na sekundę. W każdym razie to, co widzicie w tym momencie, to jest bardzo... Shutter speed mamy tutaj bardzo szybki, 1/8000 sekundy. Dajmy sobie na ISO 800. Teraz jest shutter speed, czyli czas naświetlania 1/2500 sekundy. Widać go bardzo dobrze, bo on tu jest na otwartym, w otwartym terenie. Jesteśmy na 120 metrach. Wyżej się nie podniosę, ale tak się nagrywa w trybie
nocnym. Także widać, że Obstacle Avoidance nie działa, 4K w 30 klatkach i wybieramy go z głównego menu. To jest to, co widzicie tutaj. Przechodzimy teraz do zwykłego wideo i ten tryb się delikatnie zmienia. Słuchajcie, następna zmiana, która weszła, dotyczy Hyperlapse. Przejdźmy w takim razie do nich, do tego trybu. Przechodzimy sobie z głównego menu na Hyperlapse i tutaj wybierzmy sobie na przykład Free. Może być, prawda? Free, będziemy się za chwilę przemieszczać, ale to, co tutaj jest istotne, mamy dwie możliwości, jeżeli chodzi o output quality. Albo preview, czyli tylko podgląd i w tym momencie jest to słabej jakości, albo high. Hi, wiadomo, że to jest wyższa jakość i mamy w formacie MP4 akurat tutaj możemy zachować też rawy albo wcale nie zachowywać zdjęć, w zależności od tego, jak chcemy to zrobić. W każdym razie mamy w tej chwili możliwość wykonania hyperlapsów albo w wysokiej jakości, albo tylko jako podgląd. Jedziemy w takim razie z Free. Tak sobie zrobimy przemieszczanie się. Bardzo delikatne. I teraz mamy Cruise Control, czyli w tym momencie mamy hyperlapsy, cruise control i do tego jest jeszcze bardzo niska prędkość, a mianowicie 0,4 metra na sekundę nawet. Widocznie troszeczkę wieje tam wyżej. Kolejna nowość, jaka nam weszła. Przejdźmy do D-Logu, czyli ustawienia kamery, D-Log. I to, co tutaj zobaczymy, to przede wszystkim, czyli profil płaski, 4K w 25 wybierzmy. I patrząc teraz na ustawienia Pro, to co możemy zmienić? Shutter mam w tej chwili automatyczny, natomiast to, co jest istotne, że w profilu płaskim mamy ISO już podwyższone do wartości 1600, wcześniej mieliśmy 800. To jest widoczne szczególnie w ujęciach wieczornych, no bo teraz praktycznie nic nie widać. Nawet jeżeli wybierzemy Color Display Assist, to i tak jest to ISO za wysokie, prawda? Mamy bardzo szybką migawkę, bo jest 1/2500 na sekundy. W każdym razie można wybrać ISO już o wartości nawet 1600. Podlecę trochę bliżej. I co? Teraz powinno wszystko działać, prawda? Załóżmy, że po i chciałbym w tą stronę. Go. Nie gubię obiektu. To jest powiększenie. Jeden raz gubi obiekt. Jeszcze raz. Drugą stronę. Go. Nie może zidentyfikować obiektu. Podlećmy w takim razie trochę bliżej. Tak jak teraz. Powinien identyfikować już z tej odległości obiekt. Teraz powinno być lepiej. Mamy to. Teraz jest dobrze. No dobra, a teraz chcę zrobić powiększenia. Dwukrotne. Trzykrotne jest. Mamy tam sporą ekipę. Troszkę się podniosę. Jeden, dwa, trzy. Dobra. Zakończę nagrywanie. Stop. Teraz mamy siedmiokrotne. Czy jestem w stanie na przykład teraz tego pana pokazać, który tam próbuje się wspinać? No tak, siedmiokrotne tak. Cofnijmy się w takim razie odrobinę. I teraz poi. Go. To. I to idzie. To idzie na pewno. Siedmiokrotny zoom. Nie wiem, jak było wcześniej, bo nigdy tego nie próbowałem. Nie było mi to zupełnie potrzebne. Dwukrotny owszem, jeszcze był jak najbardziej użyteczny, ale takich mniejszych nie. Dobra, zobaczmy teraz, jakby to wyglądało, jeżeli chodzi o Explore. Tu jest jednokrotne, czterokrotne powiększenie. 14 razy, 28 razy. No widać, jaka to jest jakość, prawda? Dobra, zaznaczmy tego pana. Niestety nie.
dwukrotnym też nie. Nawet widać jakiś helikopter, który się tam przemieszcza. Możemy go pokazać lepiej. 28 razy samolot. 28 razy mamy tu. Ale szybko, ujujuj. Nie jestem w stanie za nim nadążyć. Tak widać 28-krotne powiększenie. Słuchajcie, to co ćwiczyliśmy teraz, to przede wszystkim dwie rzeczy. Ćwiczyliśmy, jak wygląda spotlight i active track przy telefoto i mówi się, że przy obiektach statycznych to powinno działać. Moim zdaniem to jest zupełnie nieużyteczne. Ja wcześniej używałem dwukrotnego powiększenia przy śledzeniu i przy spotlight i to działało super. Uważam, że do dwukrotnego powiększenia owszem, ale większe nie ma absolutnie sensu, dlatego że jakość jest zbyt słaba. To tylko jest tak naprawdę do podglądu. Ogólnie mogę powiedzieć, że aktualizacja jest świetna. Jeżeli chodzi o pozostałe cechy, nie wszystko pokazałem tutaj, bo nie wszystko dało się pokazać, ale większość rzeczy zrobiliśmy i uważam, że ta aktualizacja jest cenna i za chwilę zrobimy sobie podsumowanie. Słuchajcie, patrząc jeszcze na ten przegląd nowości, które tutaj mamy, to przede wszystkim to, czego nie zrobiliśmy, no to wiadomo, certyfikacja dla C1 w Unii Europejskiej i też dla Remote ID w Stanach Zjednoczonych. Mamy też oczywiście optymalizację, jeżeli chodzi o nazewnictwo samych plików. Tego też nie robiliśmy, no bo to trudno zrobić. I to, o czym się jeszcze mówi, że kolory zostały poprawione w formacie DNG. I to jest wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał chociaż trochę był pomocny i dał Wam tutaj pogląd, jak ten dron się zmienia. Dla mnie największą wartością jest na pewno cruise control, plus do tego dużą wartością jest ten powolny lot w trybie, powiedzmy, tripod, który mieliśmy do tej pory w Mavicu, który był znany z Mavica 2. I to są świetne korzyści. Pozostałe cechy też są całkiem niezłe, aczkolwiek to, co dla mnie jest najbardziej użyteczne, to właśnie te dwie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeżeli zaczynasz przygodę ze swoim dronem, mam darmowy warsztat, do którego Cię bardzo serdecznie zachęcam, jak rozpocząć swoją przygodę z dronem. Jest też warsztat filmowanie dronem. Dużo osób wykonuje tylko zdjęcia, więc zachęcam również do tego, żeby wykonywać swoje pierwsze animacje, filmy, czy przynajmniej hyperlapse albo timelapse. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. We'll be right back.